Niedziela, 13 sierpnia, Kacper Witt. Witam i zapraszam na 23 odcinek Ekspresu Międzychodzkiego. Zaczynajmy! Miała być kolejna parada lokomotyw w Międzychodzie, ale niestety przez decyzję PKP o zamknięciu odcinka trasy Międzychód-Wierzbno parada się nie odbędzie. W związku z tym postanowiliśmy zapytać mieszkańców naszego miasta, co sądzą o ewentualnym otwarciu na nowo trasy łączącej Międzychód z Gorzowem, a także z Poznaniem. Zapraszam na naszą sondę. Czy uważają Państwo, że linia kolejowa z Międzychodu do Poznania i do Gorzowa powinna zostać przywrócona, czy wręcz... Oczywiście, powinna być, jak najbardziej, to natychmiast. Bardzo żałujemy, że nie ma. Jak najbardziej. Tak, ponieważ jest to dobry środek transportu. No uważam, że tak, ponieważ no, mimo wszystko pociągi są o wiele tańsze niż autobusy i o wiele szybciej się pociągami jeździ niż autobusami. Tak, powinny zostać przywrócone, bo to jest bardzo dobry środek transportu, a przede wszystkim tańszy niż autobusy. Jak najbardziej. A dlaczego? Dlatego, że po prostu, żeby każdy mógł dojechać tam, gdzie chciałby, a w ogóle całkowicie nasza międzychodzka kolej powinna być odnowiona do Poznania i w inne strony. Tak, ponieważ to jest szybszy środek transportu. Tak, bo ułatwia nam to dojazd do Poznania. A teraz pora na temat zmiany organizacji ruchu na parkingu przy obwodnicy. Część mieszkańców miasta wyszła z propozycją, by na parkingu przy ulicy Wały Jana Kazimierza zmienić organizację ruchu. Według nich miejsca parkingowe są słabo widoczne, a wjeżdżając na parking z ulicy Tica trudno jest zaparkować samochód pod kątem. Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie obiecuje rozważyć w niedalekiej przyszłości pomysł części mieszkańców. Dodatkowo burmistrz Krzysztof Wolny zapowiada, że urząd rozważy zainstalowanie na parkingu przy obwodnicy elektronicznego pomiaru wolnych miejsc. Pozostaje jedynie pytanie, czy takie rozwiązanie ma sens na tym parkingu? Dla Ekspresu Międzychodzkiego Kacper, Oliwia i Marcel. W minionym tygodniu sztuka zawitała do Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach. Zapraszam na materiał Nicole oraz Kuby. 10 sierpnia w Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach odbyła się wystawa poplenerowa Uroki Powiatu Międzychodzkiego wraz z częścią artystyczną przygotowaną przez Piano Song z Kalisza. Widzami byli głównie podopieczni DPS-u. Widać, że choć osoby te wiele w życiu przeszły, to są otoczone dobrą opieką i troską. Cała wystawa miała na celu pokazać piękno Wielkopolski, a została zorganizowana przez Zdzisława Połącarza. To już... Były 3-4 lata rozmowy ze starostą, bo wcześniej, 7 lat temu, zrobiłem im tematykę zabudowy architektury drewnianej i zabytków w Międzychodzie i to zaowocowało w tej współpracy. Wcześniej, jak był wywiad do telewizji, czyli pan Tolek Taczanowski opowiadał o regionie, o znanych tu działaczach, artystach z tych ziem, co pochodzi. To nas inspiruje do innej działalności, pokazania na płótnie, czy w postaci akwareli, grafiki. To, co jest tu najpiękniejsze. Z kolei częścią artystyczną zajęło się Piano Song przy pomocy technicznej Międzychodzkiego CAK-u. Wydarzenie jest naprawdę fantastyczne, przepiękne obrazy, bardzo zaangażowanych twórców, a przede wszystkim, co najważniejsze, ukazujący naszą okolicę, co jest bardzo ważne. Myślę, że wystawa z Domu Pomocy Społecznej przeniesie się za jakiś czas do Muzeum Regionalnego w Międzychodzie. Zwieńczenie wystawy, wspaniały koncert, studia artystyczno-wokalnego Piano Song z Kalisza, zadowolenie mieszkańców, bezcenne chwile, kto nie był dzisiaj, niech żałuje.
Mamy nadzieję, że w przyszłości więcej takich wydarzeń zawita do miejsc pokroju Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach, głównie ze względu na mieszkających tam ludzi. Dla Ekspresu Międzychodzkiego Nicole i Kuba. Warta Międzychód w ubiegłym tygodniu rozpoczęła swoje zmagania w czwartej lidze piłkarskiej. Zapraszam na relację z meczu Natalii oraz Radka. Warta Międzychód rozpoczęła swój sezon. W ubiegłą sobotę warciarze rozegrali inauguracyjny mecz sezonu u siebie. Przeciwnikiem drużyny prowadzonej przez trenera Sławomira Dyzerta była GLKS Wysoka. Mecz zakończył się wynikiem 4-0. Bramki dla Warty zdobyli Szymon Sawala, Bartosz Nowak, Patryk Smolarek i Damian Cieciński. Spotkanie było także szansą na debiut kilku nowych zawodników w drużynie z Międzychodu. Trener Dyzert wykonał dobrą pracę. Jak widać, wyglądamy bardzo dobrze fizycznie i oby tak dalej. Piłkarze nie mogli także narzekać na wsparcie, choć mecz nie porywał, bo inicjatywa leżała zdecydowanie po jednej ze stron, kibice stanęli na wysokości zadania. Powiem tak, od kiedy pracuję tu na tym stadionie, bo pracowałem, to był jeden z lepszych meczy, który zobaczyłem i jest naprawdę dla mnie wyjątkowy, zostanie mi w pamięci na długo. Powiem tak, od kiedy tutaj nie pracowałem, w ogóle nie chodziłem na mecze piłki nożnej. Ale kiedy zacząłem tu pracować i widziałem determinację naszych sportowców tutaj z Międzychodu, zacząłem uczęszczać, żeby im kibicować, bo warto. Dla Ekspresu Międzychodzkiego Natalia i Radek. W mijającym tygodniu w Kwilczu odbyła się akcja Kwilcz latem lata. O co chodziło? Zapraszam na materiał Ani oraz Klaudii. 10 i 11 sierpnia w Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji odbył się program dla miłośników samolotów Kwilcz latem lata, gdzie dzieci w różnym wieku mogły wziąć udział w warsztatach modelarskich i kulinarnych. Został również wyświetlony film animowany Samoloty, a wieczorem odbyła się wystawa Zapomniane pilotki II wojny światowej, którą poprowadziła Ewa Kryształowska oraz Krystyna Fidler z Muzeum Arkadego Fidlera w Puszczykowie. Jeżeli chodzi o ofertę wakacyjną, cały czas poszukujemy ciekawych tematów. W tym roku zainspirowała nas pani Ewa Kryształowska, która przyjechała z ciekawą prelekcją do nas, jeżeli chodzi o pilotki, zapomniane pilotki II wojny światowej. I na bazie tego postanowiliśmy zorganizować szereg warsztatów oraz cykl różnorodnych działań artystycznych. Rozpoczęliśmy już od wczoraj warsztatami modelarstwa, które poprowadził pan Wojtek Woś. Dzieciaki budowały modele samolotów z papieru i z patyków. Natomiast dzisiaj rano mieliśmy warsztaty kulinarne, gdzie dzieciaki z ciastek robiły odlotowe ciasteczka. Oczywiście były przepyszne, już dla mnie nie starczyło i chcieliśmy was poczęstować, nie udało się. Po południu mieliśmy również projekcję filmu dla dzieciaków Samoloty, a dzisiaj właśnie w tej chwili, gdy rozmawiam z wami, trwa właśnie spotkanie z panią Ewą. Charyzmatyczna kobieta, wspaniały człowiek. Mam nadzieję, że prelekcja będzie interesująca. Mam również przygotowany film dokumentalny z II wojny światowej. Zapowiada się ciekawy wieczór. Dla Ekspresu Międzychodzkiego Ania i Klaudia. Drodzy Państwo, na dziś to już wszystko. W Ekspresie widzimy się już w niedzielę, za tydzień o godzinie 17. Dodatkowo przypominam Państwu, że już w najbliższą sobotę, to jest 19 sierpnia, na Osiedlu Słowiańskim w Bielsku, popularnie nazywanym Olminem, odbędzie się kolejny już festyn rodzinny. My, jako Ekspres Międzychodzki, również tam będziemy. Będą Państwo mieli okazję zrobić sobie ciekawe zdjęcia w naszej fotobudce. Organizatorzy festynu przewidzieli dla Państwa masę atrakcji. Zaczynamy już o godzinie 14:00 turniejem piłki nożnej seniorów, w którym wystąpią 4 zespoły. Gospodarze, drużyna Bielska Olmin, w których składzie zobaczymy m.in. znanego z lokalnych boisk Norberta Grześkowiaka, także FC Laweta, legendarny już klub z naszego powiatu, gdzie ujrzymy m.in. znanego i lubianego Romana Semkło. Dodatkowo w turnieju wystąpi także drużyna FC Lipowiec, gdzie zagra m.in. były zawodnik Warty Międzychód Waldemar Anioł, a także prezes Warty Krzysztof Wachowiak. Dodatkowo
W turnieju wystąpi także drużyna Old Wolf. Jak sama nazwa wskazuje, są to starzy wyjadacze lokalnych boisk, m.in. Sławomir Maja Hajdamowicz czy Eugeniusz Dyl. Warto wspomnieć, że nagrody w turnieju wręczy burmistrz Międzychodu Krzysztof Wolny, ale także wójt gminy Kwilcz Stanisław Manek, były bramkarz takich zespołów jak Warta Międzychód czy właśnie FC Laweta. W międzyczasie już od godziny 14 będą Państwo mieli okazję wziąć udział w loterii fantowej. Każdy los wygrywa, a nagrodą główną, która zostanie rozlosowana spośród wszystkich losów z puli, jest rower. W samej loterii fantowej do zdobycia naprawdę atrakcyjne nagrody, które udało się zebrać dzięki pomocy mieszkańców, władz, lokalnych firm, ale także tych ogólnopolskich, jak na przykład Biuro Podróży Itaka. Będą także mieli Państwo okazję wziąć udział w licytacji bardzo ciekawych przedmiotów, jak choćby piłka Mistrzostw Europy we Francji z podpisami reprezentacji Polski w piłce nożnej, czy koszulek FC St. Pauli z podpisami Waldemara Soboty, byłego reprezentanta kraju. Głównym punktem festynu są jednak atrakcje dla dzieci, m.in. dmuchańce, malowanie buzi, słodycze, zimne napoje, lody czy przejażdżka jeepem. Oczywiście wszystko za darmo. Całość imprezy będzie okraszona naprawdę dobrą gastronomią, a już o godzinie 20 wystartuje zabawa taneczna, której przewodzić będzie zespół Transbax z Grodziska Wielkopolskiego. Już teraz serdecznie Państwa zapraszam.